Lepiej być nie może. Dajmy. Chcę być w domu przed kolacją.
się przyda. Nie próbuj tego powtórzyć! Minęło. Znalazłem wapień w pobliskiej odkrywce. No, proszę. Całkiem niezły... To jak? Zgodzisz się pomóc nam naprawić bastion? A co mi tam? Od razu zaznaczam. Piękny to on nie będzie. Spodziewajcie się połatanego potworka. Bastion to nie pałac. Jeśli chcecie zrobić z niego arcydzieło, to nic tu po mnie. A... Słucha? Racja. Tak czy siak, lepiej od razu zabiorę się do pracy. Samo się nie zrobi.
Namówiłem Gardoka. To wspaniałe. Tak trzyma. Zaczyna się, Jax. Pierwsi zwiadowcy Niebian dotarli na nasze tereny. Możemy podejrzewać, że ich agitatorzy sprawdzają nasze strategiczne pozycje. Musisz się nimi zająć, zanim zdążą się zameldować u swoich zwierzchników. Wspaniale. Bastion zaczyna się nam rozrastać. Mimo to, jeżeli naprawdę mamy powstrzymać najeźdźców przed zagarnięciem naszego świata, czeka nas wciąż wiele przygotowań. Ha. Kiedyś mówiłeś coś podobnego w Lodowym Pałacu. Dlatego zastanawiam się, ile z hybrydy w tobie zostało. Paranoja nie zaprowadzi cię zbyt daleko, Jax. Lepiej skup się na tym, co jest tu i teraz. Położyliśmy fundamenty, ale przed nami jeszcze sporo do zrobienia. Wkrótce dołączy do nas więcej ludzi. Szósta siła zapewni schronienie każdemu. Dobrze się spisałeś, Jax. Ani przez chwilę w ciebie nie wątpiłem. Sprawdź swój adiutor. Przesłałem na nie. Tymczasem działają jeszcze w ukryciu. Musimy się uwijać, zanim zdążą wypełnić swoją misję. W porządku. Muszę się zastanowić, kogo bym widział w roli swojego towarzysza broni. Wypadałoby, abym wyeliminował zwiadowców Niebian, zanim dostarczą raport. Nie zapominajmy o drobnym problemie. W porządku. Czyli... i pamiętaj. Tak, kapuję. Ale bez odpowiedniego... Dotrzymaj tylko swojej części umowy. Tak. Twoja infekcja. Ciągle ją badam. Nie powinienem się zatrzymywać. Inaczej dzieciak obudzi się w zniszczonym świecie. Nie udało się.
Kiedy niebianie się zorientują, do czego się szykujemy, uderzą na nas z maksymalnym impetem. Znajdź tych zwiadowców i pozbądź się ich jak najszybciej. Ugh!
Szykuj się! No, jazda! Kurwysynie! Zajmę się tym! Nawet nie próbuj tego powtórzyć. Skurwysynie! Zajmę się tym! Jeszcze nie mogę tego zrobić. No, jazda!
Łatwizna. Dobrze. Huh?
Nie! Odsuń się! Zajmę się nim! Chodź do tu!
Te oddziały bojowe w Bastionie. Cholera. Chyba będę... Potrzebuję przede wszystkim spory... ludzi godnych zaufania. Ręczę jedynie za Kaję i mój wysłużony dron bojowy. Zawsze to jakiś początek. Czy zdołasz zwerbować ich od razu? Co? A gdzie twój stary dron bojowy? Wysłałem Kroniego U4 na patrol. Jeszcze zanim... Jeśli jest jeszcze w jednym kawałku, zapewne krąży nad moją starą chatą i mnie szuka. Nad twoją starą chatą? Miejscem, w którym ostatnio mieszkałem. Krony U4 odznacza się wystarczającym sprytem, by się ukryć w razie ataku na jeźdźców. Świetnie. Kaja do nas dołączy. Doskonale. Zawsze z dumą walczyłem u jej boku. Dobrze, ale to niestety za mało. Wspominałeś o innych, o kimś, komu można ufać. Potrzebujemy więcej ludzi. Cześć. Ostatnio sporo się tu kręcisz. Pewnie trafiła ci się jakaś lukratywna robota, co? Może przekażesz datek w postaci eleksitu na rzecz społeczności Bastionu. Skorzysta na tym nie tylko szósta siła. Poczujesz się dumny, że uczyniłeś coś dobrego. Co ty na to? Chcę przekazać coś na rzecz społeczności. Dobrze. Ile eleksitu chcesz przekazać? Świetnie. Na pewno i ty na tym skorzystasz. Berserk Fox. Niezły z niego łowca. Słyszałem o nim. Masz kogoś godnego zaufania? Stuprocentowego pewniaka. Chyba muszę lepiej to przemyśleć. Słuchaj, im więcej... Popytam i zobaczę, czy dołączą do nas jeszcze jacyś szaleńcy. Cholera. W co ja się wpakowałem?
Wytropiłem niebiańskich zwiadowców. Tym razem było ich niewielu, ale w przyszłości na pewno oddelegują ich więcej. Zajmiemy się tym, kiedy przyjdzie pora. Wszystko zaczyna się obiecująco. Świetna robota, Jax. To wszystko? Niemal. Muszę przeanalizować jeszcze jedną rzecz. Póki co skup się lepiej na tym, by zabezpieczyć bastion. Mianowałeś naszym dowódcą Tialga, więc zamień z nim parę słów. Kiedy już skończysz, zastanowimy się nad dalszymi krokami. Tajemniczysz. Przede wszystkim muszę ostro potrenować. Podczas rozmowy z ludźmi lubię być gotowa do walki. Potem zabierzesz mnie do liderów frakcji. Wszystkich? Nie, idioto. Po jednym naraz. Zacznijmy od Baxtera. Wiem już, co chcę powiedzieć temu dupkowi. A co do walki z Bastion czy czego tam, jebać, wchodzę w to. Bez wątpienia kiedyś tego pożałuję, ale cóż. Czy to na pewno dobry pomysł? Spokojnie, wszystko się uda. Od tego cię mam. Sądziłem, że sama potrafisz o siebie zadbać. I owszem, debilu. Mimo to bez ciebie strażnicy nigdy nie przepuściliby mnie dalej, rozumiesz? O czym zamierzasz z nim rozmawiać? To już moje zmartwienie. Twoim zadaniem jest mnie do niego doprowadzić. Załatwić mi wizytę u księcia Ateris. Reszta w swoim czasie. Nie wierzę. Chcesz zostać wysłanniczką Morkonów? Zainicjować z kimkolwiek relacje dyplomatyczne? Według ciebie umiem tylko haratać gardła. Tu chodzi o przetrwanie. Morkoni znają się na jadce, ale negocjacje to dla nich czarna magia. Czas, by ktoś stanął na wysokości zadania. Na przykład ja. Tak, ale... Co? No, jesteś opryskliwa, agresywna. Tak? Pierdol się. To nie są cechy dobrej dyplomatki. Taki z ciebie specjalista, jak z koziej dupy trąba. Coś ty na... Sam zamierzasz rozpierdolić cały świat. Jak chcesz przełamać z kimś lody, to lejesz go w pysk. Dość. Łapię. I dobrze, nie pouczaj mnie. Chodź ze mną. Nie potrzebujesz kolejnego towarzysza. Tak, jasne.
Dobra. Baxter może próbować skorzystać z okazji i się ciebie pozbyć. Nie boisz się tego? Nie dam się zastraszyć. Nie. Baxter może próbować skorzystać z okazji i się ciebie pozbyć. Nie boisz się tego? Nie dam się zastraszyć. Żaden z jego kumpel Logana. To prawda. Ci dwaj idioci się nawzajem nie znoszą. Są jednak zbyt słabi, aby rozpętać wojnę. Więcej na niej stracą niż Ugh!
Dlaczego twój brat nie próbował odebrać Baxterowi tronu? Kwestia jebanej odległości. Baxter przesiaduje w kraterze, a Logan na wybrzeżu Karakas. Poza tym pewnie nie sądzi, by krater był wart zachodu. To tylko zaśmiecona dziura w ziemi. Hej, Kroni! Proszę nie iść tam samemu. Dowódco, analiza taktyczna wskazuje, że prawdopodobieństwo przeżycia po ataku na jeźdźcy było ekstremalnie niskie. Ach, ciebie też dobrze widzieć, koleżko. Czujniki nie wykrywały oznak życia dowódcy przez 2,9 dnia. Tak, wiem, mocno oberwałem. Potrzebne wytłumaczenie. Te bestie. Zalecana rekalibracja. Proszę udać się do bazy Albów w Ignadonie. Jestem cały, Kroni. Obliczam stopień prawdopodobieństwa odbicia utraconych terenów. Jak się trzymasz? Jesteś gotowy do pracy? Wszystkie systemy w pełni sprawne. To już coś. Tęskniłeś za mną? Prawdopodobieństwo przeżycia dowódcy wynosi 0,3%. W takim razie lepiej bym miał cię blisko. Chcę, byś szpiegował na jeźdźców i gromadził dla mnie dane. Jeśli znów się rozdzielimy, Przyjąłem. No. Obserwujesz te okolice już od kilku dni. Czego się dowiedziałeś? Ostatnio przy Wszechsercu doszło do walk między berserkami i morkońskim oddziałem Wandali. Zauważono zwiadowców obcych najeźdźców. Potrzeba więcej informacji o obcych najeźdźcach. Tu się zgadzamy. Chociaż domyślam się, kim oni są. Wypatrujemy ich już od wielu lat. To muszą być świadomi. Wysoko rozwinięta rasa powiązana w jakiś sposób z pochodzeniem Eleksu. Jeśli czegoś z nimi nie zrobimy, czekają nas poważne kłopoty. Niestety nikt nie chce słuchać ostrzeżeń starego Jaxa. Wszyscy zbyt angażują się w swoje wojenki, by dostrzec prawdziwy problem. Nie, szkoda strzępić język. Wróg już przybył, a my nie jesteśmy gotowi. Zalecam odwrót taktyczny. Nie panikuj, mały. Na razie zastanówmy się, jak się stąd wydostać. Przyjąłem. Musimy uważać, póki nie dowiemy się, z czym się mierzymy. Skaner otoczenia namierzył liczne nowe zagrożenia. Najeźdźcy ruszyli pełną parą. Należy zachować czujność. Według analizy brakuje nam odpowiedniego uzbrojenia. Zaleca się odzyskać sprzęt ze składu. O tym możemy zapomnieć. To cholerstwo wylądowało prosto na mojej chacie i pogrzebało wszystko pod ziemią. Analiza alternatywnego rozwiązania. Trzeba zgromadzić nowy arsenał. Nie masz pojęcia, jak to zrobić, prawda? Od przeglądu minęło 76 dni, 23 godziny i 25 sekund. Rozumiem, dawno nie wpadliśmy do Ignadonu, co? Nie znam się na robotach. Zawsze był ze... Potwierdzam.
każdym razie wypada zadbać, by ktoś z depozytorium rzucił okiem na twoje systemy. Przed nami trudne czasy. Zaplanuję przegląd w depozytorium w Ignadowie. Analiza w toku. Zoptymalizowano główny protokół. No, idę dalej.